1950, 1 września 1939 roku. Wówczas major Henryk Sucharski, dowódca obrony Westerplatte, nadał przez radiostację otwartym tekstem: SOS, jestem atakowany. O 5.30 z Pucka nadeszła wiadomość o zbombardowaniu przez niemieckie samoloty tamtejszego lotniska Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Dowódca rejonu umocnionego Hel, komandor Włodzimierz Steyer, wydał rozkaz zarządzenia alarmu bojowego. Załoga Hel rozpoczynała najdłuższą bitwę kampanii wrześniowej. Bitwę, której wygrać nie mogła. Przygotowania do agresji na polskie wybrzeże rozpoczęły się 25 sierpnia. Tego dnia nad ranem do kanału portowego w Gdańsku wszedł stary pancernik Schleswig-Holstein, który przybywał z wizytą kurtuazyjną, aby uczcić 25. rocznicę zatonięcia na Bałtyku krążownika Magdeburg. Pod jego pokładem było 225 żołnierzy piechoty marynarki. Pancernik zatrzymał się w głębi portu, gdzie odbyła się oficjalna uroczystość powitania. Oto niemiecka kronika filmowa przedstawiająca dalszy ciąg wydarzeń. Około godziny 17 pancernik został przeholowany i stanął naprzeciw Westerplatte. 1 września 1939 roku o 4.45 Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzeliwanie polskich pozycji na terenie składnicy tranzytowej Westerplatte z dział kalibru od 88 do 280 mm. Z powietrza na Westerplatte uderzyły samoloty. Do ataku przystąpiła kompania SS Danziger Heimwehr oraz 225 żołnierzy piechoty marynarki. Mimo ogromnej przewagi wroga, załoga Westerplatte, licząca zaledwie nieco ponad 200 żołnierzy, odparła atak. Już pierwszego dnia wojny bombowcy nurkujący Ju-87 zaatakowały pozycję polskiej artylerii na Helu. Bombardowanie głównej baterii imienia Heliodora Laskowskiego trwało około 24 minut. Jednakże szkody, jakie wyrządziły niemieckie bomby, były nieznaczne. Odłamki raniły 5 żołnierzy i zniszczyły niektóre mechanizmy łatwe do naprawienia. Nie zanotowano również poważniejszych szkód w porcie wojennym atakowanym przez 13 bombowców. Działa przeciwlotnicze skutecznie broniły Helu. Na wydmach nad Zatoką ustawiono jedną z trzech ciężkich baterii przeciwlotniczych. Bateria numer 22. Dwa działa kalibru 75 mm miały bronić portu, pobliskiego portu wojennego, przed atakami z powietrza. Aczkolwiek były to działa firmy Schneider, działa uniwersalne, które mogły równie dobrze zwalczać cele na morzu czy cele na lądzie. Aczkolwiek ich głównym zadaniem była obrona portu wojennego. Stanowiska tych dział przygotowano znakomicie. Proszę popatrzeć. To jest stanowisko jednego z dwóch dział, które tutaj były ustawione, a ustawiono je w 1934 roku. Po środku podstawa, obrotowa podstawa, na niej właśnie było zamocowane to właśnie działo kalibru 75 mm. Z tyłu szyna, jedna z dwóch, jakie tutaj się znajdowały. Gdyż na tych dwóch szynach
przesuwano kopułę z blachy falistej pomalowanej w maskujące kolory. Ta kopuła miała właśnie maskować działo, gdy nie było ono używane, maskować przed obserwacją lotniczą. Oczywiście w czasie nalotu, w czasie ataku kopułę tę odsuwano w tamtą stronę i działo mogło już walczyć. To był schron amunicyjny. Na dole mieściły się magazyny amunicji i tędy pociski z dołu wyjeżdżały na górę. Oczywiście bateria strzelając musiała mieć tutaj na górze zapach z pocisków i dlatego w tych parkach przetrzymywano ten zapas. A wszystkie urządzenia obsługujące baterie znajdowały się jakby piętro niżej. Tutaj na dole mieścił się schron amunicyjny, bardzo dobrze i zamaskowany, gdyż otulała go siatka maskująca i bardzo dobrze zabezpieczony przed wybuchami pocisków pod stropem o grubości 155 cm. A bardzo ciekawie rozwiązano wejście, gdyż dwa otwory zamykane pancernymi drzwiami prowadziły do jednego przedsionka. W tym przedsionku załoga mogła się chronić w czasie ostrzału z morza, gdy sama nie mogła walczyć. I tam w przedsionku znajdowała się również winda amunicyjna, unosząca pociski podawane z magazynu na górę do działa kalibru 75 mm. Oto wnętrze przedsionka schronu. Tutaj znajdowało się urządzenie przesyłające pociski do działa na górze. Pancerne drzwi zamykały dostęp do magazynu, gdzie składowano amunicję. Od pierwszych godzin wojny baterie na helu, magazyny i port były celem ataków z powietrza i morza. Rankiem 3 września dwa niemieckie niszczyciele, Leberecht Mass i Wolfgang Zenker, otworzyły ogień w stronę Helu. Odpowiedziały im dwa polskie okręty, niszczyciel Wicher i stawiacz min Gryf, które były w porcie helskim. Wkrótce do walki włączyła się bateria imienia Laskowskiego. Wystrzeliła 28 pocisków. I dzisiaj wiemy, że odniosła sukces. Niszczyciel Leberecht Mass został trafiony w maskę drugiego działa na dziobie. Również drugi niszczyciel został ugodzony polskim pociskiem, aczkolwiek skutki tego trafienia do dzisiaj nie są znane. O godzinie 10:00 inny niemiecki niszczyciel podszedł na odległość 14 tysięcy metrów i do niego artyleria Laskowskiego otworzyła ogień. Z jakim skutkiem? Nie wiemy. W każdym razie niszczyciel szybko skrył się za zasłoną dymną i uciekł. Oto niemiecka kronika filmowa, prawdopodobnie z końca 1939 roku, w której zamieszczono zdjęcia jednej z walk. Schleswig-Holstein po raz pierwszy zaatakował 12 września, ale był poza zasięgiem baterii imienia Laskowskiego. Później wielokrotnie z kanału portowego otwierał ogień. Dopiero 25 września Schleswig-Holstein i drugi pancernik Schlesien wyszły z kanału portowego i znalazły się w zasięgu naszych dział. Już w trzeciej salwie polskie działa uzyskały nakrycie Schlesiena, który wycofał się pod osłoną dymną. Działa baterii błyskawicznie przeniosły ogień na Schleswiga-Holsteina, trafiając nad burcie pancernika. Jednocześnie wybuchy niemieckich pocisków unieruchomiły dwa polskie działa, ale uszkodzenia szybko usunięto. Dowództwo obrony Helu postanowiło włączyć do walki inne działa. Na piaszczystych wydmach, nad brzegiem Bałtyku, od strony pełnego morza, wybudowano w odległości kilkudziesięciu metrów jeden od drugiego dwa betonowe kręgi. Były to podstawy do dwóch dział kalibru 105 mm. To stanowisko powstało w 1932 roku. Ta bateria miała bronić helskiego brzegu przed desantem wojsk niemieckich
od strony morza. Druga bateria kalibru 105 mm została usytuowana w odległości 2-3 km stąd. Ta bateria była znakomicie zamaskowana i bardzo dobrze przygotowana do obrony. Za nią, jakby w głąb, w stronę zatoki, wybudowano dwa schrony amunicyjne. Ten betonowy krąg wyznacza granicę działu bitwy, jednej z dwóch miejsca, gdzie było ustawione działo kalibru 105 mm, a jeszcze na tej betonowej ściance zachowała się podziałka kątowa, którą mieli wykorzystywać artylerzyści obsługujący to działo. Oto jeden ze schronów amunicyjnych 32. baterii. Żelbetowy schron wpuszczony w ziemię, osypany piaskiem, dobrze zabezpieczony przed wybuchami pocisków. Wewnątrz tego schronu są dwie komory i przedsionek. Możemy przyjąć, że 11 ludzi z obsługi działa 32. baterii w czasie nieprzyjacielskiego ostrzału tutaj, w tym przedsionku, a być może również w pierwszej komorze, chroniło się przed wybuchami nieprzyjacielskich pocisków. W drugiej komorze przechowywano pociski, zapas pocisków dla działa ustawionego kilkadziesiąt metrów stąd. Plan przewidywał, że w każdym schronie będzie 200 pocisków, 200 pocisków na dział. A w przypadku wyczerpania tego zapasu z ogólnych magazynów amunicji rejonu umocnionego Hel dostarczono by nowe pociski. Ale tak dobrze nie było. We wrześniu 1939 roku cała 32. bateria miała 254 pociski. Oto wnętrze schronu amunicyjnego, przedsionek, pancerne drzwi i magazyn dla 250 pocisków. Nie wykorzystano tej budowli. 13 września dowódca baterii otrzymał rozkaz przetoczenia dział w inne miejsce. Gdy przyszedł rozkaz przestawienia dział na nowe stanowiska nad zatokę, ciągniki artyleryjskie nie mogły wjechać tutaj, na te sypkie wydmy. Żołnierze musieli zdjąć ze stanowisk działa, z których każde ważyło 5 ton, i przepchnąć je przez miękki, osypujący się piasek. Przestawili je w ten sposób na odległość około 1 km, tam gdzie już ciągniki artyleryjskie mogły podjechać i dalej podholować działa do plaży od strony zatoki między Helem i Juratą, aby tam żołnierze, znowu pchając je własną siłą, ustawili na nowych stanowiskach. W nocy z 13 na 14 września ustawiono pierwsze działo, a 16 września już obydwa były gotowe do podjęcia walki. I wielokrotnie te dwa działa kalibru 105 mm ostrzeliwały niemieckie trałowce, które atakowały Oksywie. 27 września dwa działa skierowały ogień na niemieckie pancerniki i uzyskały nakrycie już w trzeciej salwie, a w dalszym ciągu dwa trafienia. Jednakże pociski kalibru 105 mm nie mogły wyrządzić większych szkód niemieckim okrętom. Z dnia na dzień przybierały na sile naloty na Hel. Artyleria przeciwlotnicza nie mogła już odeprzeć wszystkich ataków. Już 3 września o godzinie 19 wybuchy bomb spowodowały pożar zbiorników z ropą i zagładę stawiacza min Gryf. Niszczyciel Wicher, trafiony 4 bombami, przewrócił się na bok. Najgroźniejsze polskie okręty zostały wyeliminowane z walki. Wtedy podjęto decyzję o zdemontowaniu z pokładu Gryfa 3 dział kalibru 120 mm.
działa były o tyle trudne do zdjęcia, że trzeba było najpierw zdemontować maski. Po zdjęciu masek zdemontowaliśmy lufy, a następnie dopiero podstawy samych dział. Działa były przykręcone do odpowiednich podstaw okrętowych i tutaj była trudność, ponieważ okręt był przechylony na prawą burtę. Niemniej trudność tę udało się pokonać dzięki temu, że mieliśmy do dyspozycji dźwig pływający, który ocalał jakoś szczęśliwie, został podholowany pod burtę ORP Gryf, założone odpowiednie stropy stalowe, zdjęto najpierw osłony stalowe, ochrony, maskę, potem zdjęto lufę i potem po odkręceniu śrub fundamentowych zdjęto samodziało. Czas zatarł ludzką pamięć i ślady, gdzie ustawiono dwa działa wymontowane z gryfa. Dzisiaj chyba już nikt nie potrafi odnaleźć tych miejsc i powiedzieć, z całą pewnością to było tutaj. Jednakże wiele wskazuje na to, że w takim miejscu jesteśmy. Nadmorska wydma między Borem i Juratą. W odległości około 300 metrów od linii kolejowej, ponieważ te dwa działa zdjęte z gryfa rozmontowano. Oddzielnie działo, oddzielnie maska, oddzielnie podstawa. Przewieziono i załadowano na platformy kolejowe, dociągnięto tutaj i w lesie zdjęto przy pomocy prymitywnych urządzeń, zdjęto te ciężkie działa, ułożono prawdopodobnie na takich pojazdach przypominających sanie i wciągano tu na nadmorską wydmę. Przed wojną istniały plany, że w tym miejscu zostanie ustawiona druga bateria dział kalibru 152,4 mm, więc teren był już wstępnie przygotowany. Ale ciężkie działa przetoczyć po piachu to było ogromny problem. I proszę spojrzeć, tutaj widać jeszcze resztki faz szyny, już prawie całkowicie zmurszałych patyków, one wystają jeszcze z piasku. To wskazywałoby, że wzmacniano nawierzchnię, aby po tej trzcinie, gałęziach, aby potem po tym można było przesuwać sanie z ciężkimi lufami, maskami i podstawami. I dotoczono, wciągnięto te działa, to jedno z tych dział, prawdopodobnie tutaj, na betonową podstawę, którą wylano już w czasie działań wojennych. I oczekiwano, aż tutaj, aż beton zastygnie, aby działa te można było ustawić na betonowych fundamentach. 30 września ustawione prawdopodobnie tutaj działo oddało dwa próbne strzały. 30 września działo było przygotowane do walki z niemieckimi okrętami. Ale następnego dnia zapadła decyzja o kapitulacji Helu. Dla załogi Helu wojna zakończyła się. Zaczęła się niewola. Za dwa tygodnie przedstawię Państwu obiekty obronne i walki lądowe o Hel we wrześniu 1939 roku. Po środku podstawa, obrotowa podstawa, na niej właśnie było zamocowane to właśnie działo kalibru 75 mm. Z tyłu szyna, jedna z dwóch, jakie tutaj się znajdowały, gdyż na tych dwóch szynach
przesuwano kopułę z blachy falistej pomalowanej w maskujące kolory. Ta kopuła miała właśnie maskować działo, gdy nie było ono używane, maskować przed obserwacją lotniczą. Oczywiście w czasie nalotu, w czasie ataku kopułę tę odsuwano w tamtą stronę i działo mogło już walczyć. To był schron amunicyjny. Na dole mieściły się magazyny amunicji i tędy pociski z dołu wyjeżdżały na górę. Oczywiście bateria strzelając musiała mieć tutaj na górze zapach z pocisków i dlatego w tych parkach przetrzymywano ten zapas. A wszystkie urządzenia obsługujące baterie znajdowały się jakby piętro niżej. Przygotowania do agresji na polskie wybrzeże rozpoczęły się 25 sierpnia. Tego dnia nad ranem do kanału portowego w Gdańsku wszedł stary pancernik Schleswig-Holstein, który przybywał z wizytą kurtuazyjną, aby uczcić 25. rocznicę zatonięcia na Bałtyku krążownika Magdeburg. Pod jego pokładem było 225 żołnierzy piechoty marynarki. Pancernik zatrzymał się w głębi portu, gdzie odbyła się oficjalna uroczystość powitania. Oto niemiecka kronika filmowa przedstawiająca dalszy ciąg wydarzeń. Około godziny 17 pancernik... 1 września 1939 roku. Wówczas major Henryk Sucharski, dowódca obrony Westerplatte, nadał przez radiostację otwartym tekstem. SOS, jestem atakowany. O 5.30 z Pucka nadeszła wiadomość o zbombardowaniu przez niemieckie samoloty tamtejszego lotniska Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Dowódca rejonu umocnionego Hel, komandor Włodzimierz Sztejer, wydał rozkaz zarządzenia alarmu bojowego. Załoga Hel rozpoczynała najdłuższą bitwę kampanii wrześniowej. Bitwę, której wygrać nie mogła. Nurkujący Ju-87 zaatakowały pozycje polskiej artylerii na Helu. Bombardowanie głównej baterii imienia Heliodora Laskowskiego trwało około 24 minut. Jednakże szkody, jakie wyrządziły niemieckie bomby, były nieznaczne. Odłamki raniły 5 żołnierzy i zniszczyły niektóre mechanizmy łatwe do naprawienia. Nie zanotowano również poważniejszych szkód w porcie wojennym atakowanym przez 13 bombowców. Działa przeciwlotnicze skutecznie broniły Helu. Na wydmach nad Zatoką ustawiono jedną z trzech ciężkich baterii przeciwlotniczych. Bateria numer 22. Dwa działa kalibru 75 mm miały bronić portu, pobliskiego portu wojennego przed atakami z powietrza. Aczkolwiek były to działa firmy Schneider, działa uniwersalne, które mogły równie dobrze zwalczać cele na morzu czy cele na lądzie. Aczkolwiek ich głównym zadaniem była obrona portu wojennego. Stanowiska tych dział przygotowano znakomicie. Proszę popatrzeć. To jest stanowisko jednego z dwóch dział, które tutaj były ustawione, a ustawiono je w 1934 roku. Został przeholowany i stanął naprzeciw Westerplatte. 1 września 1939 roku o 4.45 Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzeliwanie polskich pozycji na terenie składnicy tranzytowej Westerplatte z dział kalibru od 88 do 280 mm. Z
Z powietrza na Westerplatte uderzyły samoloty. Do ataku przystąpiła kompania SS Danziger Heimwehr oraz 225 żołnierzy piechoty marynarki. Mimo ogromnej przewagi wroga, załoga Westerplatte, licząca zaledwie nieco ponad 200 żołnierzy, odparła atak. Już pierwszego dnia wojny